Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, kolejne dobre informacje spływają na teren powiatu tomaszowskiego. Jako samorząd powiatowy pozyskaliśmy kolejne środki, w tym przypadku jest to kwota 1 333 000, na remont mostu na ulicy Spalskiej, rzeka Czarna. Proszę Państwa, to jest taki remont, który jest długo oczekiwany, już bardzo wiele lat mówiło się o nim. Wiele przygotowań, wiele zabiegów, żeby pozyskać środki zewnętrzne i w tym przypadku bardzo skutecznie, dzięki naszym służbom, dzięki naszym pracownikom, dzięki tutaj przede wszystkim Zarządowi Dróg Powiatowych, okazało się, że ten wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy ogólnej uzyskał tak wysokie dofinansowanie i będziemy mogli realizować, tak jak powiedziałem, to zadanie w roku bieżącym, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk, pana Michała Czechowicza. Witam skarbnik powiatu tomaszowskiego, panią Beatę Zysiak. I również gorąco witam dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, panią Elżbietę Rudzką. Drodzy Państwo, znajdujemy się dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Odbyła się konferencja prasowa poświęcona pozyskaniu przez powiat tomaszowski kwoty 1 333 000 zł w ramach rezerwy celowej z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie związane z remontem, długo wyczekiwanym remontem mostu na ulicy Spalskiej. To jest rzeka Czarna. No bardzo się cieszymy, jak tutaj wszyscy, że tak powiem, pracujemy od lat, od wielu miesięcy nad tym zadaniem, że wreszcie udało się takie środki pozyskać i możemy realizować jakże ważne, istotne zadanie dla mieszkańców zarówno miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ale również całego powiatu tomaszowskiego. Proszę Państwa, stan bezpieczeństwa na tomaszowskich drogach, na drogach powiatu tomaszowskiego poprawia się i będzie poprawiał się sukcesywnie. Jest to oczywiście możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Ja tutaj w sposób szczególny, jeszcze raz przypomnę, podziękuję panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, wiceministrowi panu Rafałowi Weberowi, ale w sposób szczególny marszałkowi seniorowi panu Antoniemu Macierewiczowi. To są ważne, istotne inwestycje, które będą miały wpływ na całość tego wszystkiego, co wiąże się z bezpieczeństwem na drogach naszego miasta, na drogach naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za bardzo dobrze przygotowany wniosek, który mogliśmy właśnie złożyć do Ministerstwa Infrastruktury, który został oceniony bardzo pozytywnie. Dlatego też wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że taka inwestycja może być realizowana w tym roku tutaj na terenie miasta, na terenie powiatu, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, szczególne słowa podziękowania dla pana ministra Andrzeja Adamczyka, dla wiceministra pana Rafała Webera i w sposób szczególny chcę podziękować marszałkowi seniorowi panu Antoniemu Macierewiczowi. Proszę Państwa, jako samorząd powiatowy pozyskujemy rekordowe pieniądze, jakich nigdy nie było w historii tego samorządu, dzięki czemu możemy poprawiać tą infrastrukturę drogową, możemy działać na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że tyle środków płynie do powiatu tomaszowskiego. Oczywiście to jest wielkie wyzwanie przed nami, jak i przede wszystkim przed urzędnikami, żeby to wszystko można było, proszę Państwa, zrealizować, ale również przed tymi firmami, które stają do przetargów. To jest kolejna pomoc, taka finansowa, na rzecz polskich, przede wszystkim tutaj lokalnych firm, które stają do przetargów, skutecznie wygrywają, dzięki czemu mamy zachowane miejsca pracy. Pozwólcie Państwo, że w tej chwili głos oddam pani Elżbiecie Rudzkiej, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło informować o realizacji tego zadania, które, jak Pan Starosta powiedział, długo musiał czekać na swoją realizację. Szanowni Państwo, most w ciągu ulicy Spalskiej będzie po rozbiórce i wybudowaniu nowego obiektu mostem dwuprzęsłowym o konstrukcji ustroju niosącego zbelek typu kujan. Całkowita długość obiektu po przebudowie to 32 metry, szerokość całkowita 12,7 metra. Na obiekcie wymienione zostaną chodniki, wykonane zostanie nowe odwodnienie, wymieniona zostanie nawierzchnia. Myślę, że mieszkańcy, którzy, nie tylko mieszkańcy, ale tutaj osoby korzystające z tego wjazdu do Tomaszowa, mocno narzekają na stan nawierzchni ulicy Spalskiej w tym obrębie. Będzie tutaj nowa nawierzchnia jezdni. Wymienione zostaną barieroporęcze na obiekcie mostowym, jak również wykonane zostanie nowe oznakowanie. Niezwłocznie po otrzymaniu tych środków przystępujemy do realizacji. Planowany termin zakończenia tego zadania to jest 6 miesięcy od podpisania umowy, a więc no, będzie to grudzień 2021. Dziękuję pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor. A teraz proszę o zabranie głosu skarbnika powiatu, Panią Beatę Zysiak. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, no, jako skarbnika szczególnie cieszy każda taka kwota, 1 333 097, znacząco tutaj jak gdyby poprawi dochody nasze i w tym zakresie tego zadania jest to 50% wartości w tej chwili kosztorysowej. No myślę, że jest to bardzo dobra informacja, nie tylko na, jak gdyby dla zasobów finansowych powiatu, dla mieszkańców. Sama wiem, że taka procedura trwała prawie od 10 lat, żeby uzyskać wszelkiego rodzaju pozwolenia. I jest to bardzo ważny, myślę, punkt strategiczny, jeśli chodzi o tą część miasta i wjazd dużych, ciężkich też samochodów, które w tej chwili i tak jeżdżą tą ulicą. Także serdeczne podziękowania. Ja tu widzę minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Także również jest to dla nas bardzo dobra tutaj taka informacja, jeśli chodzi o finanse powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, medium tutaj naszym, tomaszowskim, na które zawsze można liczyć, że przybyliście na tą konferencję prasową i że będziecie mogli te dobre, bardzo dobre informacje przekazać przede wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. To jest ważne, to jest istotne, żeby ta radość, bo to tak trzeba nazwać, po prostu przelała się również na naszych mieszkańców. Oczywiście będą pewne utrudnienia, bo tak to w życiu jest, że kiedy chcesz zrobić się tutaj w przypadku dróg coś dobrego, to są te momenty, te trudności, ale tak jak tutaj wspomniała Pani Dyrektor, to jest kwestia okresu 6 miesięcy. Później będziemy już jeździć pięknym, wyremontowanym mostem, przez wyremontowany most, jak i również tą częścią ulicy, którą zamierzamy wyremontować. Jeżeli chodzi o pozostałą część ulicy Spalskiej, jako samorząd powiatowy, przymierzamy się, żeby to było w kolejnym roku i żeby te wszystkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu w tej części miasta, no, były widoczne. Dziękuję bardzo Państwu.